Cześć, cześć. Nazywam się Lena Pawenta, jestem dyrektorem Okręgu J. Chciałabym powitać Was na ostatnim webinarze konkursowym, na którym porozmawiamy o tym, jak się przygotować do konkursów Toastmasters z punktu widzenia tym razem uczestnika. Porozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego warto brać udział w konkursach, kto może brać udział, na co trzeba uważać. Usłyszymy kilka porad praktycznych. W jaki sposób przygotować do konkursów, żeby zwiększyć swoją szansę na wygraną? Dzisiaj z nami jest Ola Lewandowska z Torunia, aktualna mistrzyni dystryktu 95 w przemówieniach humorystycznych. I to właśnie Ola przeprowadzi nas przez zasady konkursów i może zdradzi nam też parę swoich sekretów. Webinar będzie nagrywany. Jeżeli się pojawią pytania w trakcie prezentacji, to proszę o wpisywanie pytań na czacie z prawej strony. Będziemy na bieżąco dyskutować, odpowiadać na wszystkie pytania. Proszę, aby wszystkie mikrofony w trakcie nagrania były wyłączone. Na dodatkowe pytania zostawimy czas na koniec, na pytania i komentarze. I teraz przekazuję mikrofon Oli. Dziękuję. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Czy wszyscy mnie teraz widzą? Tak, widzicie. Ja siebie nie widzę, ale chciałam tylko się Wam na chwilę pokazać, żebyście mieli pewność, że tak to ja, gdyby ktoś nie znał mojego głosu na przykład. I już się wyłączam i możemy zaczynać, jeżeli wszyscy są gotowi. Ok, jak się przygotować do konkursów z perspektywy uczestnika? Najpierw może sobie powiedzmy, po co nam w ogóle te konkursy, po co brać udział uczestniczyć w konkursach, ponieważ jest to niesamowita szansa na rozwój. Bardzo się rozwijamy i jako mówcy, i jako ewaluatorzy, ponieważ przede wszystkim ten nastrój rywalizacji sprawia, że jesteśmy coraz lepsi, że coraz bardziej się uczymy. Zwracamy uwagę na różne elementy wystąpień. Kolejna sprawa, widzą nas, słuchają nas osoby spoza naszego klubu. Czasami mamy taką sytuację, że tydzień w tydzień występujemy tylko w swoim klubie, nie jeździmy po innych klubach, nie jeździmy na konferencje ogólnopolskie czy konferencje rejonu, okręgu, a to jest świetna okazja, żeby usłyszeć opinie na temat naszych wystąpień od innych ewaluatorów, od kogoś, kto ma może więcej doświadczenia, ma inne spojrzenie, więc to nam bardzo pomaga. Kolejna sprawa, no to rozwijamy na przykład później jesteśmy zapraszani, żebyśmy gdzieś pojechali, jeżeli się spodobaliśmy na danym konkursie, gdzieś w innym mieście albo nawet w innym kraju, jeżeli dojdziemy na poziom dystryktu. Więc to też pod względem towarzyskim jest fantastyczna przygoda. I trzecia sprawa, oczywiście muszą być trzy elementy, to są te pobrzękujące sprzęty w domu, więc możemy wygrać jakiś medal. Niestety w konkursach Toastmasters nie ma żadnych nagród pieniężnych, z żalem muszę to stwierdzić, ale jeżeli dostaniemy się do finałów Mistrzostw Świata, niestety nikt z Polski jeszcze tego nie osiągnął, to zwrócą nam za bilet na samolot, na przykład do Stanów, więc warto się o to ubiegać. Takie są główne korzyści moim zdaniem z uczestniczenia w konkursach, a teraz sprawdźmy, kto członkowską odpowiednio do 1 października, jeżeli to jest konkurs jesienny, i do 1 kwietnia. I nie tylko opłacić ją, ale jeszcze się upewnić, że nasz skarbnik przesłał te pieniądze do Stanów. Następna rzecz, nasz klub musi być, jak to mówią, in good standing, czyli w dobrym stanie, tak w wolnym tłumaczeniu. To oznacza, że musimy mieć co najmniej 8 członków opłaconych w klubie, aby uczestniczyć. Jeśli chodzi o takie wymogi formalne dotyczące naszego doświadczenia mówczego, tylko jeśli chodzi o międzynarodowy konkurs wystąpień, czyli ten konkurs, który tak popularnie nazywamy konkursem przemówień inspiracyjnych, musimy mieć ukończone 6 projektów z podręcznika.
to musi być ukończony przed konkursem, czyli nie może być tak, że biorę udział w konkursie i ta moja mowa konkursowa na poziomie klubu to jest ten mój szósty projekt. Nie mogę tego zrobić. Sześć projektów muszę mieć przed konkursem ukończonych. Istnieje tylko jedno odstępstwo od tego wymogu, jeżeli mamy taką sytuację, że nasz klub wyczarterował się, czyli został oficjalnie zarejestrowany na mniej niż rok przed konkursem, to wtedy nie musimy spełniać wymogu tych sześciu projektów. Z tym, że klub musi się wyczarterować przed etapem area, przed etapem rejonu. Na przykład w naszym rejonie toruńsko-bydgoskim mamy taką sytuację, klub Rose Masters się wyczarterował na jesieni ubiegłego roku, więc jeżeli ktoś chciałby brać udział w międzynarodowym konkursie wystąpień, a nie ma jeszcze sześciu projektów, to może skorzystać z takiej możliwości, że nie musi. Zaawansowani. I o tym powiem za chwilę, to troszeczkę wyprzedziłam. A najpierw ktoś, kto sprawuje inną funkcję podczas konkursu. Być może to się wyda oczywiste i nie powinnam o tym mówić, ale tak dla porządku powiem, że oczywiście nie możemy występować w konkursie i jednocześnie być podczas niego chronometrażystą, sierżantem, przewodniczącym konkursu, sędzią również, nawet jeżeli to jest inna kategoria. I ważna sprawa, nie możemy sędziować w innym rejonie, jeżeli później się spotkamy na etapie okręgu. Czyli na przykład, jeżeli ja startuję w konkursie w rejonie toruńsko-bydgoskim, nie mogę pojechać na konkurs rejonu do Poznania. Wpływu na wynik, więc tego nie można robić. Dalej, nie możemy prowadzić warsztatów, żadnych prezentacji edukacyjnej podczas tej konferencji, na której odbywa się konkurs. Jeżeli mamy konferencję okręgu, na przykład dwudniową i mamy dodatkowe wydarzenia, mamy jakieś warsztaty z przemówień, warsztaty liderskie, cokolwiek, co jest taką imprezą towarzyszącą, nie możemy być prezenterem, nie możemy prowadzić takich warsztatów, jeżeli startujemy jednocześnie w konkursie. No i nie możemy być oficerem na poziomie, tak w skrócie mówiąc, wyższym niż klub. Mogę startować, jeżeli jestem prezesem, wiceprezesem do spraw edukacji. Jestem byłym również dyrektorem dystryktu, nie mogę brać udziału w konkursie. Również, jeżeli jestem oficjalnie ogłoszoną kandydatką w tym okresie, który teraz będzie na czas od 1 lipca, również nie mogę brać udziału w konkursie, muszę się na coś zdecydować, czy chcę pełnić tę funkcję liderską, czy jednak bardziej zależy mi na tym rozwoju jako mówczyni i chcę brać udział w konkursie. I ostatnia osoba, która nie może brać udziału w konkursie, tak, to mistrz świata, również jest z tej procedury wykluczony. Ja tutaj tylko dodam, bo widzę, że nasz czat już jest aktywny, że na te pytanie postara się odpowiadać Marta Geszkiewicz na bieżąco lub ktoś inny. Jak można brać udział w konkursach? Może być tak, że mamy tak zwanego duala, czy jesteśmy członkiem więcej niż jednego klubu. I na przykład z jakiegoś powodu chcę wziąć udział i w konkursie w jednym klubie i w drugim. Na przykład, żeby zwiększyć swoje szanse, bo uważam, że w swoim klubie mam tak dużą konkurencję, że łatwiej mi może będzie wygrać w danej konkurencji w innym klubie. Wtedy mogę uczestniczyć w konkursie klubowym i w jednym klubie, i w drugim, ale kiedy przejdę dalej do rejonu, to wtedy już się muszę zdecydować, który klub chcę reprezentować. Nie mogę reprezentować dwóch klubów jednocześnie. Stawiamy w konkursie osobiście, musimy się stawić na konkursie, ale są też kluby, które dopuszczają
dopuszczają obecność online. Na przykład takie kluby, które są klubami korporacyjnymi i mają taką sytuację, że spotkania klubowe się nieraz odbywają poprzez telekonferencję. Wtedy na poziomie klubu może się taki konkurs odbyć przez telekonferencję, ale to oczywiście nie jest praktykowane w Polsce. Ja o niczym takim nie słyszałam, może ktoś z bardziej doświadczonych Toastmasterów o takim przypadku słyszał. Dalej poza poziom klubu nie jest to już możliwe. W zastępstwie. No to oczywiście nie oznacza, że możemy wysłać mamę, tatę, babcię na konkurs, ale jeżeli z jakiegoś powodu ktoś zwycięzca zrezygnuje z uczestnictwa w dalszym etapie, to wtedy kolejna osoba może za nią uczestniczyć na wyższym poziomie. Albo wybrał funkcję liderską na poziomie międzynarodowym i jednak nie chce uczestniczyć w konkursie, to wtedy kolejna osoba uczestniczy w jej zastępstwie. Jeszcze jedna sytuacja. Jeżeli w klubie nie ma wielu osób, które chcą uczestniczyć w danym konkursie, na przykład nie ma nikogo, kto jest zainteresowany konkursem po niemiecku czy w jakimś innym języku, to wtedy klub może nominować osobę, która będzie reprezentowała na poziomie rejonu. Teraz, co zrobić przed konkursem? Jeżeli jest to konkurs wystąpień, mów przygotowanych, no to oczywiście najpierw szukamy natchnienia. Jeżeli nie mamy doświadczenia, jesteśmy nowi w organizacji, to warto sobie poszukać na YouTubie takich i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, na czym polega mowa Toastmasters. I oczywiście też poprosić o pomoc mentora, ponieważ jeżeli nie mamy doświadczenia w organizacji, nie wiemy, jak taka mowa powinna wyglądać, to może się zdarzyć, że nasza mowa nie będzie spełniała kryteriów, nie będziemy wiedzieli, jak ją stworzyć. I zdarza się nawet na poziomie dystryktu, że na przykład jest konkurs mów humorystycznych, a ktoś występuje ze stand-upem. Czyli tak naprawdę nie wiedział, jak to powinno wyglądać, nie znał tych wymogów. A jeśli chcemy poznać wymogi, to mamy przewodnik i kartę sędziego. To jest rzecz pomocna nie tylko dla sędziów, ale również właśnie dla nas, dla mówców. Możemy przejrzeć ten arkusz i zobaczyć, tym kryterium. Możemy sami siebie ocenić i sprawdzić, czy spełnialibyśmy te kryteria sędziowskie, czy nasza mowa miałaby szansę na wygraną. Czyli na przykład w konkursie wystąpień mamy 20 punktów za konstrukcję przemówienia, więc sprawdzamy, czy nasza mowa ma wyraźny wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czy treść jest adekwatna do tematu. Dalej mamy skuteczność. To oczywiście sprawdzimy na miejscu, jak publiczność zareaguje na naszą mowę, ale tutaj warto już zapytać wcześniej znajomych, zapytać mentora, co wynosisz z mojej mowy? Jak jednym zdaniem, jakie jest takie jedno zdanie, które wynosisz z tej mowy? Czyli czy odgadujesz cel mojego przemówienia? Czy odgadujesz myśl przewodnią? Wartość dodaną publiczności, ponieważ ono powinno być oryginalne i powinno stanowić jakąś naukę dla publiczności. Publiczność powinna się czegoś nowego dowiedzieć od nas. Cechy fizyczne, modulacja głosu, to nie znaczy, że musimy odgrywać teatr. Mowa Toastmasterowa nie musi być przedstawieniem teatralnym, żebyśmy mieli szansę na jakąś wysoką pozycję. I nie znaczy to również, że musimy sztucznie wykonywać szerokie gesty, żeby otrzymać dużo punktów od sędziów. Wręcz przeciwnie, tutaj chodzi o jak największą naturalność. I musimy też pamiętać, do kogo mówimy, jaka jest to nasza publiczność Toastmasterowa, czego ona oczekuje, jaki temat mógłby ją zainteresować. I ostatni tutaj obszar to jest poprawność, gramatyka, wymowa, dobór słownictwa. Tutaj warto popracować ze swoim mentorem. W obcym języku nie ma żadnych błędów, wszystko jest poprawne.
warto, jeśli chodzi o gorące pytania, poszukać sobie w internecie, są całe listy, na przykład 100 przykładowych pytań i ćwiczyć. Albo zgłaszać się w swoim klubie, na przykład w naszym klubie w Toronto Toastmasters, możemy zapisywać się w EasySpeaku, że chcemy być mówcą gorących pytań na spotkaniu i wtedy mamy takie pole do ćwiczeń. Jeżeli chodzi o mowy humorystyczne, najważniejsze tutaj jest, żeby być pewnym siebie. Ponieważ możemy naczytać się w internecie, jak budować humor, jakie są odpowiednie żarty, jaka jest struktura żartu, ale tak naprawdę, kiedy publiczność wyczuje, że jesteśmy zestresowani, to wtedy, nawet jeżeli mamy świetne żarty, i tak ludzie nie będą dojechali do końca, że tak powiem kolokwialnie, i już nie będziemy śmieszni, ta mowa nie będzie skuteczna. Jeżeli chodzi o ewaluację, to tutaj najlepiej jeździć na konkursy, słuchać ewaluatorów i również być uczestnikiem i otrzymywać ewaluację. Ponieważ jeśli ktoś nam da skuteczną ewaluację, czuję, że mi to pomogło, to też będę wiedziała, jak być lepszym ewaluatorem i będę mogła to wykorzystać, kiedy będę brała udział w konkursie ewaluacji. Jaki wybrać temat? No cóż, temat wymyślamy sami. Możemy wybrać temat dowolny, jaki chcemy, ale niby wszystko wolno, ale nie wszystko się opłaci. Temat powinien być uniwersalny. Przyjęło się, że ten konkurs wystąpień wiosenny to jest Piotr, Kacper mówili, że to tak naprawdę nie muszą być mowy inspiracyjne, to mogą być mowy jakiekolwiek, ale w praktyce one najczęściej są inspiracyjne. Więc wybieramy taki temat, który naszym zdaniem zainspiruje toastmasterową publiczność, temat, który będzie uniwersalny. Jest dobrze, jeżeli on dotyka jakichś emocji, jeżeli jest wzruszenie, ale bez przesady. To nie jest terapia. Więc warto uważać z takimi tematami, które są bardzo osobiste, ponieważ jeżeli zajdzie taka sytuacja, że bardzo mocno się wzruszymy, to może być taki problem i publiczność zamiast się z nami zainspirować tym, co mówimy, zacznie nam za bardzo współczuć. I to może się okazać dla nas problematyczne. Możemy potem żałować, że taki właśnie temat poruszyliśmy, więc z emocjami uważajmy, niech to nie będzie zbyt. Struktura. Mentor musi dopilnować. Najlepiej, żeby mentor dopilnował tego, jeżeli my sami już za bardzo siedzimy w tej mowie, żeby sprawdzić, czy to jest jasne, czy mamy wyraźny cel przemówienia. Czy można podsumować nasze przemówienie jednym zdaniem? Na przykład, każdy człowiek ma taką samą wartość. Albo prawdziwym sukcesem jest posiadanie szczęśliwej rodziny. Czy jest takie jedno zdanie, które podsumowuje moją mowę? Jeżeli nie, jeżeli muszę bardzo długo, gęsto tłumaczyć, o co mi chodziło w tym przemówieniu, to znaczy, że muszę ten cel jeszcze raz przemyśleć. Być może moje przemówienie nie ma wyrazistej struktury, nie jest to wszystko jasne. Tak jak już wcześniej mówiłam, warto tutaj przedstawiać tę mowę znajomym, pytać ich, czy jasno rozumieją z tej mowy, o co mi chodzi. Nie ma na poziomie dystryktu, nie ma wyraźnej struktury, nie bardzo wiadomo, o co chodziło w tej mowie, więc ewidentnie ktoś tego nie dopilnował, albo było premiowane to, że ktoś jest dobrym mówcą, a niestety później i im dalej, tym jest coraz trudniej zajść daleko z daną mową, jeżeli te dwa aspekty nie są przypilnowane. Ile słów powinna mieć taka mowa? Z mojego doświadczenia wynika, że tak najlepiej około 650. To jeśli chodzi o przemówienia angielskie. No, po polsku to może być nieco mniej, ponieważ polskie słowa są zwykle dłuższe. I tutaj bardzo ważny jest proces wprowadzania poprawek. Dobrzy mówcy, mistrzowie świata, oni poprawiają te swoje mowy niezliczoną liczbę razy. Uczyć się, jak wiele zdań zbijać w jedno. Czy można
coś wyrazić krócej, celniej, tak żeby się nie rozwlekać. I warto sobie też przygotować taką wersję, różne wersje mów, czyli wersję dłuższą, wersję krótszą. Może się tak zdarzyć, że nasze przemówienie będzie tak wciągające, że publiczność będzie bardzo żywo reagowała, że zajmie nam to bardzo dużo, dużo czasu i nagle się okazuje, że ten czas leci, a ja nie mam możliwości dokończyć spokojnie całej mowy. Więc warto sobie przygotować, wziąć w nawias takie sformułowania, takie zdania, które nie są niezbędne, ale jeżeli będę miała dużo czasu, to wtedy mogę ich użyć. I to sobie już wtedy zdecyduję na bieżąco, czy chcę to włączyć do mowy, czy niekoniecznie. Czy nie? Ja osobiście nie znam osoby, która startowałaby w konkursie i wymyślałaby te zdania, których chcę użyć na bieżąco. Myślę, że tutaj ze względów czasowych przede wszystkim trzeba to mieć wszystko przygotowane, wszystkie zdania, słowa, żeby tego nie szukać na bieżąco w trakcie wystąpienia. Natomiast często zdarza się, że kiedy zapiszemy sobie mowę i później uczymy się jej na pamięć, to po pierwsze, możemy nagle doznać zaniku pamięci na scenie i nagle będziemy szukać tych słów na suficie, na podłodze i sędziowie, publiczność zorientują się, że się zgubiliśmy i wywrzemy negatywne wrażenie. Kolejna sprawa, jeżeli sobie zapiszemy wcześniej mowę i nauczymy się jej na pamięć, możemy... A więc, żeby z jednej strony mieć pewność, że mamy te wszystkie celne sformułowania zapisane w naszej pamięci, a z drugiej strony, żebyśmy wypadli naturalnie, warto mowę przed zapisaniem mówić i uczyć się jej na pamięć mówiąc. W ten sposób będziemy mieć pewność, że używamy języka takiego właśnie mówionego, takiego, jakiego byśmy użyli w rozmowie, a nie języka pisanego, który siłą rzeczy różni się od tego języka mówionego i jest większa szansa, że wypadniemy naturalnie. Co zrobić, żeby dobrze zaplanować sobie czas? Chronometrażysta na spotkaniu tłumaczy przeważnie, że czerwona kartka to jest ten sygnał, że powinniśmy zmierzać ku końcowi. Osobiście dla mnie w pierwszej części wystąpienia idzie mi bardzo dobrze, publiczność żywo reaguje, śmieje się, może nawet klaszcze w środku i siłą rzeczy ta mowa się rozciąga w czasie, ja mogę nie skończyć w tym czasie przeznaczonym. To już po zielonej kartce powinnam widzieć, czy mam się już spieszyć, czy może wytnę jakąś część, czy nie. To jest bardzo ważne, żeby to ta zielona kartka była dla nas najważniejsza, bo jeżeli dopiero w okolicach żółtej kartki czy czerwonej zorientuję się, że mam mało czasu, to wtedy może być widać, że się spieszę, że się denerwuję, że nie wiem, czy skończę, a warto pamiętać o tym, że ten początek i koniec mowy są bardzo ważne. A więc trzeba tak sobie to zaplanować w czasie, żeby końcówkę mowy wygłosić na pełnym luzie, swobodnie. I tutaj ważne jest też ćwiczenie w domu. Jeżeli ćwiczymy przemówienie w domu i zajmuje to nam na przykład 6 minut 30 i myślimy sobie, o spokojnie, to mam jeszcze minutę zapasu, no często nie bierzemy pod uwagę, że kiedy już będzie to prawdziwe wystąpienie, będziemy występować przed publicznością, to jednak zawsze będzie coś innego. Nagle opanuje nas jakaś emocja, ktoś się zaśmieje, spojrzymy na kogoś, nawiążemy kontakt wzrokowy, jakieś porozumienie się nawiąże i nagle zajmie to nieco dłużej. I najczęściej jest tak, że co najmniej o 30 sekund wydłuża się ten czas w stosunku do czasu, jak ćwiczyliśmy w domu. Więc warto to wziąć pod uwagę. I kolejna sprawa, im wyższy poziom konkursu, tym krótsza, nieco krótsza powinna być mowa, ponieważ coraz dłuższy, że tak powiem.
To znaczy, jeżeli jest to przemówienie humorystyczne albo mamy jakiś element humorystyczny w naszej mowie, to ten śmiech niesie się dłużej albo trwa dłużej. I zawsze powinniśmy brać pod uwagę taki margines, że na im wyższy poziom wejdziemy, tym więcej, tym krótsza powinna być nasza mowa, bo więcej czasu zajmie reakcja publiczności. A zatem o tym trzeba pamiętać. I nadszedł ten dzień, jest już konkurs, przyszliśmy na miejsce. Co teraz? O czym pamiętać? Najważniejsza oczywiście jest papierologia. Czyli w naszym przypadku jako uczestnika jest to świadectwo uprawnień mówcy i oryginalności przemówienia i informacje biograficzne. Świadectwo uprawnień mówcy, tutaj chodzi o to, że nasza... ...5% może być cytatem, może być odwołaniem do czyjejś historii, historii, którą przeczytaliśmy w książce, w internecie, natomiast to wszystko trzeba zaznaczyć, żeby nikt nam nie zarzucił plagiatu. Informacje biograficzne natomiast to są informacje potrzebne do wywiadu, ponieważ na wyższych poziomach, na poziomie dystryktu, po zakończeniu konkursu jest przeprowadzany wywiad z uczestnikami, gdzie na przykład przewodniczący konkursu pyta ich o zainteresowania, o hobby i on to czerpie z tych właśnie dokumentów. I również tam znajduje się adres gazety, bo na przykład życzymy sobie, żeby ktoś napisał o naszym zwycięstwie w konkursie, albo możemy chcieć, żeby wysłano informację o naszym zwycięstwie do pracodawcy na przykład. Więc to są takie dwa dokumenty, o których musimy pamiętać. Również je ma dla nas, ale warto to sobie wcześniej w domu wypełnić, żeby się nie denerwować na miejscu, że tego nie ma, że zapomniałam podpisać i tak dalej. I te dokumenty oddajemy sędziemu głównemu albo przewodniczącemu konkursu, on to później przekazuje i przeważnie podczas briefingu się to odbywa. Jeżeli mamy dokumenty za sobą, to przyszedł czas, żeby się zaaklimatyzować z tym miejscem, w którym będziemy występować. W przypadku konkursów klubowych to są przeważnie te same miejsca, gdzie odbywają się nasze spotkania klubowe, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o dalsze etapy, to warto przybyć na to miejsce wcześniej, żeby przejść się po scenie, zapoznać się z tą przestrzenią, sprawdzić, jak nas słychać. To jest bardzo ważny element, bo często się zdarza, że mowa jest świetna, ale przegrywa tylko dlatego, że publiczność po prostu, bo jest zła akustyka i nie ma na przykład do dyspozycji mikrofonu. Więc warto poprosić kolegę, koleżankę, żeby usiedli z tyłu, a my w tym czasie będziemy stać na scenie i sprawdzać, czy nas słychać, kiedy mówimy z taką głośnością, inną. Możemy też sprawdzić tu w przypadku pań szczególnie, czy nam buty za bardzo nie stukają, czy nie ma jakichś takich elementów, na które musimy zwrócić uwagę. Jeżeli mamy do dyspozycji mikroport, tutaj również trzeba przeprowadzić próbę i odsunąć mikrofon od twarzy, żeby nie było słychać żadnego chuchania, żadnych takich dźwięków, które mogły na przykład powiadomić publiczność o tym, że się stresujemy, więc nie chcemy, żeby to było słychać. I kolejna sprawa, jak mnie widać. Tu również prosimy elementy w mowie, na przykład klęczymy, albo wychylamy się, czy nas wtedy widać, czy może to wpływa na to, że nie jesteśmy widoczni i może w konsekwencji zakończyć się odjęciem nam punktów. Sprawdzamy też, kogo ja widzę, to znaczy, czy będę widziała chronometrażystów. Tutaj przewodniczący konkursu przeważnie przedstawi tych chronometrażystów, powie, gdzie siedzą. I też muszę zobaczyć, czy będę widziała sygnalizację. Najczęściej to są te kartki, te flagi, zielona, żółta, czerwona, które widzimy na spotkaniach klubowych, ale bywa tak, że organizatorzy konkursu są oryginalni i na przykład na konkursie w Berlinie była sygnalizacja świetlna. Były światła zielone, żółte, czerwone, które było słabo widać. Kiedy mieliśmy jeszcze dodatkowe oświetlenie, to
bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Musimy widzieć chronometrażystów, zwłaszcza kiedy nam pokażą czerwoną kartkę. Czasami się tak zdarza, że ktoś obok siedzi w czerwonym swetrze. My myślimy, że to jest ta czerwona kartka w ferworze tego wystąpienia i może się to zakończyć dla nas niestety przekroczeniem czasu, w konsekwencji dyskwalifikacją. Przed konkursem zawsze jest przeprowadzany briefing. Briefingi są dwa, jeden dla sędziów, jeden dla nas jako dla uczestników. Podczas takiego briefingu przewodniczący konkursu powinien nam przypomnieć krótko zasady. Jeżeli to jest konkurs międzynarodowy, powinien poprosić nas o wymówienie naszego nazwiska, żeby się nauczyć wymawiania naszego nazwiska, jeśli ma z tym problem. Również odbywa się losowanie kolejności. Tutaj również jest taka sprawa, że można ważne jest chociażby to, żebyśmy wzięli udział w losowaniu i też dowiedzieli się wszelkich istotnych faktów przed konkursem. Ale jeżeli opuszczamy taki briefing, musimy zgłosić się do przewodniczącego konkursu najpóźniej przed tym momentem, kiedy on jest przedstawiany i zapewnić go, że przedłożyliśmy wszystkie dokumenty, to świadectwo uprawnień, mówcy oryginalności, te informacje biograficzne. Więc to jest taka ostatnia szansa jeszcze przed przedstawieniem przewodniczącego konkursu, jeżeli opuściliśmy briefing, ale oczywiście nie warto go opuszczać, warto przybywać na miejsce dużo wcześniej, zwłaszcza, że zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Mnie same się zdarzyło, że autobus mi do Bydgoszczy kiedyś nie przyjechał i prawie opuściłabym konkurs, więc warto być na miejscu dużo wcześniej. I również przewodniczącego konkursu informujemy o tym, czy będziemy mieć z flip charta jakichś dodatkowych rekwizytów naszych własnych. I tutaj również warto poprosić o pomoc kolegę, koleżankę, żeby nam te rekwizyty zainstalował, czy prezentację przed naszym wystąpieniem. I po wystąpieniu, w czasie minuty ciszy dla sędziów, również po cichu sprzątamy scenę z naszych gadżetów. Nie jest to zadaniem przewodniczącego konkursu, żeby nam załadować prezentację czy dbać o nasze rekwizyty, więc o tym musimy pamiętać sami. Więc to w dniu konkursu, ale teraz przychodzi ten moment, że za chwilę wejdziemy na scenę. Jak się przygotować do samego wystąpienia? Oczywiście najbardziej wiarygodny jest artysta głodny, więc nie polecam będziemy się stresować i to może wyjść różnie. A dodatkowo powiem, że takie przemawianie na pusty żołądek wyostrza nam zmysły i sprawia, że możemy być jeszcze bardziej skoncentrowani na przemówieniu, na wystąpieniu, więc tutaj bardzo polecam. I bardzo ważna jest rozgrzewka. Wiele osób o tym zapomina i widzę, że się nie rozgrzewają przed wystąpieniem, a to jest tak jak wyjście aktora przed spektaklem. Musimy rozgrzać się ciało, rozluźnić się, rozgrzać aparat mowy, czyli rozmasować sobie żuchwę, jakieś rozgrzewki wokalne przeprowadzić, tak żebyśmy jeszcze dodatkowo zestresowani nie musieli się martwić o to, czy będziemy mówić wyraźnie. A jak się już rozgrzejemy, to bierzemy to na chłodno, czyli muzyki przed. Niektórzy mają jakieś swoje wizualizacje, jakieś afirmacje. To zależy, co dla kogo działa. Ja polecam pomyśleć sobie, że konkurs jest fantastyczną przygodą, że to jest. To, co mówiłam na początku, to jest świetna okazja, żeby poznać ludzi, żeby dostać bardzo dużo cennych ewaluacji, żeby się świetnie bawić. Więc warto podejść do tego jak do dobrej zabawy i wtedy powinniśmy się rozluźnić, powinno nam być lepiej. I przychodzi ten moment, kiedy już weszliśmy na scenę i teraz co robimy w trakcie? W każdej grze są tak zwane stałe fragmenty. Więc w zależności od tego, jaki to jest konkurs, przewodniczący konkursu wyczyta nasze imię, nazwisko, tytuł mowy, tytuł mowy, nazwisko.
imię, nazwisko, imię, nazwisko, a jeśli konkurs gorących pytań, imię, nazwisko, treść pytania, imię i nazwisko. Wchodzimy na scenę, witamy się z przewodniczącym konkursu i czekamy z rozpoczęciem przemówienia, aż przewodniczący usiądzie, zajmie swoje miejsce. To jest bardzo ważne, żeby nie rozpraszać się, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli przewodniczący jeszcze nie usiadł, może jakoś zahałasować się krzesłem, publiczność może być jeszcze rozproszona, więc nie warto tracić na wstępie punktów, warto poczekać, aż zapanuje kompletna cisza i wtedy zaczynamy. Aby upewnić się, że chronometrażysta nie rozpoczął liczenia czasu, ponieważ czas jest liczony od momentu, kiedy damy pierwszy sygnał, to może być sygnał werbalny albo niewerbalny. Upewnić, że nie zaczął nam liczyć czasu przedwcześnie, warto odprowadzać wzrokiem przewodniczącego konkursu. Wtedy będzie widać, że nie nawiązujemy jeszcze kontaktu z publicznością. To na początek. A na koniec, kiedy już zakończymy przemówienie, wtedy trzeba skinąć ręką w kierunku przewodniczącego. Nie radzę mówić po polsku dziękuję, nie jest to dobry sposób kończenia przemówień. Wystarczy skinąć ręką. Natomiast w konkursach w obcym języku po angielsku przyjęło się, że na koniec mówi się contest chair albo over to you, jakąś taką frazę, która będzie oznaczała, że zakończyliśmy przemówienie i również skiniemy ręką w stronę przewodniczącego. Ważna jest w trakcie występowania elastyczność. To, co mówiłam o krótszej i dłuższej wersji przemówienia. Jako show, jako spektakl, który odgrywamy przed publicznością. Więc jeżeli widzimy, że publiczność żywo reaguje, możemy sobie tak z tyłu głowy pomyśleć, ojej, chyba zrezygnuję z tego zdania, z tego żartu, bo nie starczy mi czasu. Więc bądźmy elastyczni, reagujmy na bieżąco na to, co się dzieje. Warto też mieć na publiczności taką jedną osobę, z którą będziemy nawiązywać kontakt wzrokowy, która będzie się do nas uśmiechać, będzie patrzeć na nas życzliwie, wtedy poczujemy się lepiej psychicznie. Trudne jest to, ale zalecam usilnie, żeby opierać się pokusie wpatrywania się w osoby, które mają taką smętną minę, albo ziewają, albo patrzą na nas jakoś złowrogo. Czasami, jeżeli zauważymy taką osobę, to możemy mieć tendencję, żeby zająć się nią. Zacznie na nas życzliwie patrzeć. Wcale nie musi być tak, że ona ziewa, bo znudziło ją nasze przemówienie. Może po prostu jest zmęczona, może wcześniej było after party, więc nie warto się skupiać na takiej osobie, tylko na tej, którą znamy, która się do nas uśmiecha. I teraz jak zejść ze sceny? Kiedy już zakończyliśmy to przemówienie, skinęliśmy ręką na przewodniczącego konkursu, odbieramy nasze zasłużone oklaski. Tutaj zauważyłam, że wielu uczestników konkursu ma problem i na przykład zakłada sobie kciuk za szlufkę spodni, wkłada rękę do kieszeni, traci kontakt wzrokowy z publicznością. Więc to jest ten moment, kiedy powinniśmy z radością przyjąć nasze dobrze zasłużone oklaski, poczekać, aż na scenę wejdzie przewodniczący konkursu. Aż publiczność skończy klaskać i schodzić w ciszy, choć to się rzadko zdarza. Więc zaraz, kiedy na scenę wejdzie przewodniczący, my wtedy schodzimy po dobrze wykonanym zadaniu. I również w trakcie może się tak zdarzyć, że zauważymy, że dany uczestnik nie ma oryginalnej mowy albo zacytował jakieś fragmenty, na przykład opowiadania, które myśmy też przeczytali, a nie podał źródła. Wtedy możemy zgłosić protest. Protest też możemy zgłosić, jeżeli wiemy, że ten uczestnik nie ma uprawnień do tego, żeby brać udział w konkursie. I jeżeli co do nas zostanie zgłoszony taki protest, to wtedy sędziowie go rozpatrzą i przywołają nas na takie spotkanie, żebyśmy się wytłumaczyli, czy rzeczywiście nie mamy uprawnień, czy rzeczywiście
Teraz jest kilka takich elementów, które teoretycznie nie są wymagane, ale możemy stracić za to punkty, ponieważ nie zawsze sędziowie muszą wiedzieć, że coś nie jest elementem wymaganym. Na przykład PIN. Oczywiście nie ten PIN do karty, tylko PIN Toastmasterowy. Nie jest wymogiem w rulebooku, że nie możemy mieć na sobie standardowego Toastmasterowego PINa, a PINa PINu albo PINu klubowego, który świadczy o tym, że jesteśmy na przykład wiceprezesem do spraw edukacji. Ale ze względów etycznych powinniśmy unikać takich oznak, że pełnimy jakąś funkcję, że jesteśmy kimś w Toastmasters, czegokolwiek, co by sugerowało, że mamy jakąkolwiek przewagę ponad innymi uczestnikami, inną niż ta, która wynika. Unikać w swoim wystąpieniu takich stwierdzeń typu: o, kiedy ostatnim razem wygrałam konkurs okręgu, albo kiedy zostałam mistrzynią dystryktu. Naprawdę, sędziowie powinni ocenić nasze przemówienie, takie jakie jest teraz, nie powinni sugerować, tym nie powinniśmy im sugerować, że jesteśmy utytułowaną osobą, czy zaszliśmy daleko w organizacji. Teoretycznie nie trzeba też na początku przemówienia mówić szanowny panie przewodniczący, drodzy toastmasterzy, drodzy goście, czy w przemówieniach po angielsku Madam Contest Chair, Mr. Contest Chair, Dear Toastmasters, Guests, ale przyjęło się, że tak się robi i nieraz sędziowie mogą odjąć punkty, ponieważ uważają to za taką stałą część wystąpienia i w jakiś sposób może ich to razić, że tego nie zawarliśmy, więc również jeśli chodzi o wyznaczony obszar sceny. Przewodniczący konkursu, wyjaśniając pokrótce wszystkim zasady już po rozpoczęciu konkursu, powie, jaki jest obszar sceny, z którego możemy korzystać. To nie oznacza, że zostaniemy zdyskwalifikowani, jeżeli wyjdziemy poza ten obszar, ale sędziowie mogą nam odjąć punkty, bo uznają, że niewłaściwie wykorzystaliśmy tę przestrzeń, czy niepotrzebnie poza nią wychodziliśmy, więc na to też trzeba uważać. Ubiór również nie jest określany w rulebooku, nie ma ograniczeń, jeśli o to chodzi, natomiast jest to również oceniane w kategorii cechy fizyczne, czyli wygląd, to czy nasz wygląd jest dopasowany do rodzaju przemówienia, bo to nie zawsze musi być w przypadku mężczyzn garnitur, w przypadku jeśli ma się na przykład przemówienie o charakterze bardziej humorystycznym, można użyć przebrania, kostiumu i zdarzało się to nawet na Mistrzostwach Świata. Warto tylko przy doborze stroju pamiętać o tym, że na wyższych etapach, czy w sytuacji, gdzie ta sala będzie większa, będzie potrzeba przypięcia mikroportu. I wtedy, szczególnie w przypadku kobiet, musimy wiedzieć, gdzie można przyczepić taki mikroport, żeby to było praktyczne. Więc tutaj pod względem praktycznym o tym warto pamiętać. To tyle, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, o to, czego ja sama doświadczyłam jako uczestniczka konkursów na wielu etapach. I teraz, jeżeli macie jakieś konkretne pytania do mnie, jeżeli będę w stanie udzielić odpowiedzi. Ja tutaj widzę, że były zakłócenia, ale mam nadzieję, że wszystko mniej więcej było słyszalne. Mieliśmy jedno pytanie na czacie na temat, czy można prowadzić warsztat w trakcie konferencji, po konkursie na przykład. Rulebook mówi, że nie można. Nie można.
w ogóle na konferencji, na której jest organizowany konkurs. Okej. Czy jeszcze ktoś ma teraz A jakieś Robu nie pytanie? wspomina, czy przed konkursem, czy po konkursie. No dobrze, to jeżeli nie ma więcej pytań, w takim razie teraz mamy jeszcze 10 minut, także możemy na przykład, może ktoś włączyć mikrofon i zapytać teraz. Okej, no dobrze, no to w takim razie przeniesiemy dalsze dyskusje wszystkie do wydarzenia może. I będę mogła odpowiedzieć też na jakieś pytania, które się pojawią, to bardzo chętnie. Super, to dziękuję bardzo Ola, dziękuję również wszystkim uczestnikom za przybycie tutaj, za aktywność na czacie. Mam nadzieję, że będziemy dalej dyskutować o konkursach w tym wydarzeniu, na grupie Toastmasters Polska i w naszych klubach, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać, żeby ciągle sobie przypominać, co jest napisane w tym rulebooku, edukować się. A na razie dziękuję bardzo wszystkim i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.